Kolejna partia z gościem. Cecyl. Co on to gra? Okej, Najdorf. Ja lubię go nie za 3 zagrać na Najdorfa. A, to jest wariant za 6, to pisze weningenowy. Też jest całkiem fajny, przyjemny. Tu G4 jakoś trzeba wcześniej zagrać, wydaje mi się. Zagrajmy G4 od razu. Mam nadzieję, że to tutaj. Tu chyba konia 4 się grało. A co po gońcu B7? To były jakieś super taktyki fikuśne. Hetman A4, B4, A3 mi się wydaje, że to było. Okej, pchnijmy. Wyrzucamy tego paczka. I co, możemy bić? Wydaje się, że tak. Wtedy koń na F4. Czy najpierw gońca? Może najpierw gońca. A może koń na F4 było lepsze. Żadnego skoczka B6 by nie było, a teraz jest. Dobra, wyrzucamy tego skoczka, bronimy pionków. Goniec stał się całkiem dobry, ale no trudno, trzeba się będzie go przyzwyczaić do gry bez niego. Jakieś lagi nam się pojawiają, sprawdźmy połączenie. Daje się OK. Goniec D7, B3. Zrobi tego gońca, dobry był. O, nie ma goniec B7, spoko. Teraz skoczek B6 wchodzi. Nie wchodzi skoczek B6 już. Żaden problem. Nie, ja bardzo chcę. W sumie i tak go nie stracę. Okej, wprowadzamy figurki. Tego gońca chcę zdobyć. Łapiemy gońca. W sumie nasz czarny goniec jest lepszy niż jego białopolowy. Skoczek jest dość słaby nasz. Może warto byłoby wymienić skoczki. Przejść do końcówki różnopolowych gońców. I przy hetmanach to ten, który jest aktywniejszy goniec, ten jest lepszy. Świetnie. Ojej, taki podwójny atak nam tu zrobił gościu, no. Niemiło. Wieża E7. Okej. Kontrolujemy jedyną otwartą linię. Trzeba to wykorzystać. Tu się wszystko broni jakoś. Nie najlepiej, ale się broni jakoś. Ten goniec nam blokuje dobre pole. Damy na E5. Przydałoby się położyć. Dobrze, jest jakaś wieża C7. Tylko co jeżeli zagra mi szach, król D2 i hetman na drugą stronę. Nie mogę ruszyć hetmana mojego. Jak zaatakuję mu gońca, to może mi wygonić hetman. No popatrz. Ciekawy ruch. Hetman 5, hetman.
Bierzmy to. Nie ma co się za dużo zastanawiać. Łapiemy gońca, jeśli możliwe. Gońca P5 jakiś wejdzie. O. B3 jest ciężka pozycja do obrony. Ciężka, bardzo ciężka, no. Okej, wieża na siódemce będzie lepiej stała. W przypadku wymiany to jest remis. Powinien być chociaż. Jakieś takie A5 wchodzą. Nieładnie, A5 będzie chciał zagrać. Ale potworzy sobie gońca wtedy. Okej. Jakieś słabości się tu tworzą. Nie mogę zrobić król F3. Niemiło. A tu mogłem zbić. No patrzcie, no. Dobra, bierzemy to. Na drugą stronę jakiś szach grozi. Wsuwamy się. Utrudniamy wyjście jego królowi. Teraz jakieś tutaj są ataki. O, szach. Tu. Ale mało czasu. Dobrze, remis zaproponujmy. No bo w sumie nie walczymy o nic więcej niż remis w tej pozycji, także można go zaproponować. Jakieś lagi straszne nam się robią. Połączenie mamy dobre. Lag nam się zrobił strasznie duży. Chyba będzie koniec szachów na dziś. A to się nie da tak grać z takimi lagami. Panie, ja remis proponuję. To był zły ruch. No, to był remis w poprzedniej pozycji. No, ale goście wolą wygrać na czas. No trudno. Słabo pograliśmy na początku. Zdarza się. Nie będziemy już grać więcej, bo to tutaj lagi się robią. Zagrajmy następnym razem. Dzięki. Do zobaczenia.